Szanowni Państwo, mamy zaszczyt powitać Państwa na uroczystości, w trakcie której na ręce członków 22 ofiar totalitaryzmów zostaną przekazane noty identyfikacyjne. Witam obecnych na uroczystości przedstawicieli parlamentu na czele z wicemarszałkiem Senatu panią Marią Koc. Witam przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a także ministrów oraz doradców prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa powitania kieruję do przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej na czele z prezesem panem Jarosławem Szarkiem. Witam obecnych przedstawicieli instytucji publicznych, przedstawicieli wojska i pozostałych służb mundurowych, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych, a także wolontariuszy zaangażowanych w prace poszukiwawcze. Szczególne słowa powitania kieruję na ręce przybyłych na dzisiejszą uroczystość członków rodzin ofiar, których nazwiska zostaną przywołane w trakcie dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich szacownych gości. O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Panowie Prezesi, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, a w szczególności najbliżsi naszych bohaterów, poległych przed 65 laty, 70, 75. Wiele, wiele, wiele lat temu, ale jakże drogich Rzeczypospolitej i nam wszystkim. Proszę Państwa, to już trzecia dla mnie taka uroczystość w Pałacu Prezydenckim, tutaj, kiedy najbliższym żołnierzy Rzeczypospolitej, poległych, pomordowanych za to, że do samego końca wierni byli złożonej przysiędze i walczyli o wolną, suwerenną Polskę. Ich najbliższym wręczymy noty identyfikacyjne, poświadczające to, że po tych dziesiątkach lat udało się odnaleźć miejsca ukrycia zwłok ich najbliższych, co w efekcie umożliwi także pogrzebanie tych szczątków doczesnych, tych, którzy za Polskę do końca walczyli. Dzieje się to w roku szczególnym dla naszego kraju. Ten rok 2018 to rok stulecia odzyskania niepodległości. Jakże symboliczny także i dla nich, którzy o tą właśnie suwerenną, niepodległą, prawdziwie wolną Polskę walczyli. Czy marzyli o tym, że będzie taka Polska, w jakiej dzisiaj jesteśmy? Nie wiem, pewnie marzyli o znacznie lepszej jeszcze. To jest nasze wielkie wobec nich cały czas zadanie. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie my mamy wobec nich zadanie, jakie my mamy wobec nich zobowiązanie, to ja bym powiedział, każdego dnia starać się budować taką Polskę, o jakiej oni marzyli. Silną, zamożną, samą, decydującą samą o sobie, czyli suwerenną, niezależną od żadnych nakazów z zewnątrz,
a jednocześnie dumną, która dba o swoich obywateli, która jest w stanie się obronić. Z całą pewnością o takiej właśnie Polsce oni marzyli. Proszę Państwa, czasem mówiłem, że przez ten akt odnalezienia, przez ten akt pochówku godnego, z honorami, my nie przywracamy im godności. Oni godność zawsze mieli. My przywracamy godność Polsce, że wreszcie odnajdujemy ich, choć przecież 30 lat prawie minęło, odkąd zrzuciliśmy okowy tamtego ustroju, który ich zamordował. Proszę Państwa, czy to jest smutne? Jest. Ale ja i tak cieszę się bardzo z tego, że możemy się dziś tu spotkać w Pałacu Prezydenckim i że mam ten zaszczyt, że mogę Państwu najbliższym te noty identyfikacyjne wręczyć. Bo to pokazuje, że Polska jednak zmienia się na lepsze cały czas właśnie tak, jak oni by tego chcieli. Bo to właśnie taka Polska, o jakiej oni pragnęli, to jest ta Polska, która ich odnajduje. Chciałem z całego serca podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy są w ten proces poszukiwania, odnajdywania, wydobywania, cały czas zaangażowani. Chciałem bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej na czele z panem profesorem Szarkiem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy bezpośrednio są zaangażowani w ten proces. Panu profesorowi Szwagrzykowi, ale przede wszystkim młodzieży, wolontariuszom, którzy współpracują z panem profesorem, którzy przychodzą tam codziennie na łączkę, których pracę ja miałem możliwość zobaczyć własnymi oczyma. To wielkie zaangażowanie, niezwykłe serce, poświęcenie, czułość, z jaką oni wykonują to zadanie, to jest coś niebywałego. Jestem, proszę Państwa, niezwykle szczęśliwy i jestem pewien, że i oni byliby szczęśliwi, że udało się wychować takie pokolenie młodych ludzi, które tak patrzy na Polskę i na tych, którzy dla Polski się poświęcali. Jestem głęboko, głęboko wdzięczny za to wielkie dzieło, które jest wykonywane przez pana profesora i jego współpracowników. Jest wykonywane nie tylko na polskiej ziemi, bo Instytut cały czas poszerza zakres swojej działalności. Te poszukiwania trwają także na dawnych ziemiach polskich, na Białorusi. Mam nadzieję, że będą mogły być kontynuowane także i na Ukrainie. Proszę Państwa, to jest ogromne zadanie. Odnalezienie bohaterów naszej wolności, odnalezienie bohaterów walki o suwerenną, niepodległą Polskę. Ale wierzę w to, że właśnie ta suwerenna, niepodległa Polska będzie w stanie to zadanie do końca rzetelnie wykonać. Polska, która działa młodymi rękoma pokolenia wychowanego dla Polski. I to jest rzeczywiście niezwykłe. Dziękuję jeszcze raz za obecność w Pałacu Prezydenckim i składam głębokie wyrazy szacunku wszystkim najbliższym naszych bohaterów, którzy zechcieli dzisiaj przyjść do Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. O zabranie głosu proszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława Szarka. Panie prezydencie,
wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim wy, bliscy rodziny, którzy tyle lat czekaliście. Za nami poznamy za chwilę twarze 22 osób. W tych twarzach, w losach tych osób zawarta jest dramatyczna historia Polski w połowie XX wieku. Wrzesień 1939 roku, wkroczenie armii niemieckiej, 17 września, pierwsze ofiary. Później okupacja niemiecka. Ten czas terroru biologicznego, biologicznej likwidacji narodu polskiego. Byliśmy na granicy, a mimo to nigdy nie zaprzestaliśmy marzeń, że będzie niepodległa, wolna Polska. Niektórzy mówią, że za dużo wspominamy, za dużo pamiętamy. Nie możemy nie pamiętać tu, w tym miejscu Europy, w tej stolicy, gdzie tyle miejsc naznaczonych krwią naszych przodków i to nie jest przenośnia. Koniec wojny, nadzieje. Ci młodzi ludzie, którzy 5 lat walczyli, ryzykowali każdego dnia. Nie było dla nich defilady. Pół kraju stracone, niepodległość utracona. I te losy dramatyczne, powojenne, wierni przysiędze i umierali w piwnicach, w dołach śmierci. To było chyba ponad 20 lat temu, jak miałem to szczęście być na Żywiecczyźnie i spotkać tych potomków żołnierzy Bartka. Mówili o swoich bratach, braciach, jak w 1936 roku nagle zaglądnęli do domu i z uśmiechem, z radością mówi: jedziemy do Andersa. Z nadzieją, że tam będą kontynuować walkę, bo tutaj ta pętla się zaciska. Dojechali, już dzisiaj wiemy, do starego Grodkowa. Tam zostali rozerwani granatami. Taka to była podróż do Andersa, takie nasze polskie losy powojenne. Tamtą Polskę trzeba było zabić. Pan prezydent mówił o stuleciu odzyskania niepodległości. Ta niepodległość wychowała tamte pokolenie. Nasi przodkowie obronili niepodległość w 1920 roku. Słynny rozkaz z lipca 1920 roku po trupie białej Polski na zachód. Wtedy Polskę też trzeba było zabić. Ale nasi przodkowie obronili. Po trupie białej Polski, czyli Polski niepodległej. To zabijanie Polski było kontynuowane później, od 1944 roku. Ale państwo pamiętali i dzisiaj to święto jest zwycięstwem naszej pamięci. Pamięci, która przetrwała w domach, a dzisiaj państwo polskie pamięta. Tydzień temu żegnaliśmy panią profesor Barbarę Otwinowską. Autorytet. Autorytet nie mianowany przez taką czy inną redakcję, ale autorytet rzeczywisty. Pani profesor Otwinowska, żołnierz Armii Krajowej, więźniarka Fordonu, też z tamtego pokolenia, przeżyła. W 1989 roku powiedziała, że w latach 30. po wojnie komuniści założyli wymianę polskiej inteligencji. I ta wymiana została przeprowadzona skutecznie. Powiedziała to w 1980 roku. Pani profesor uważała, że wymienioną inteligencję, wymienioną nie tylko znaczną część inteligencji, ale również znaczną część Polski. My nie będziemy nikogo wymieniać. My musimy wrócić do tej Polski, która ich
ukształtowała. Ich ukształtowała, bo oni też pamiętali. Oni zostali wychowani na legendzie obrony Lwowa, na legendzie bitwy pod Łowczówkiem, pod Kostiuchnówką, pod Zadwórzem, wcześniej na legendzie powstania styczniowego. Bo dlatego istniejemy, że pamiętamy. Od 1050 lat pamiętamy u zarania naszej państwowości, gdy Polska została rozbita na dzielnice. Ponad dwa wieki trwała pamięć o koronie, marzenie o tej koronie. A później, gdy wieki później utraciliśmy niepodległość o zdarcie przez trzech zaborców, też pamiętaliśmy. Też pamiętaliśmy, że kiedyś była niepodległa Wielka Rzeczpospolita. A później, gdy ta Rzeczpospolita, nazwana drugą, się odrodziła, było tylko 20 lat. 20 lat i później przyszedł ten straszny czas, który ilustrują nam te zdjęcia tutaj. I pamiętaliśmy. A potem ta krótka pamięć, być może za krótka właśnie, żeby nas zmienić. 16 miesięcy wolności. Ale ta pamięć 16 miesięcy wystarczyła, żeby nie poddać się powstaniu wojennym czołgom. Ale za nami jest pamięć wielkiego, dumnego narodu 1050 lat. Ta pamięć ich ukształtowała. I tę pamięć przywracamy, pamiętamy. Bo czym jest polskość, proszę Państwa? Polskość to jest wolność, a wolność to jest wybór. Wybór tych losów, tego świadectwa, albo tych, którzy strzelali w potylicę, którzy wyklinali ich piórem, pisząc wiersze na cześć Stalina, publikując haniebne artykuły. Być może po 89 roku dlatego nie chciano ich przypominać. Bo wtedy ta zamiana Polski mogła trwać dłużej. Ale jak się przypomni, jak się pokaże te losy, to wybór jest prosty. I to polska młodzież w ostatnich latach wybiera, jaką chce iść drogą. I to jest nasza największa nadzieja. Niektórzy mówią, takie głosy też są, że nic się nie wydarzyło, co się wydarzyło 1 marca. Za miesiąc polska młodzież w setkach wiosek, miasteczek, miast pokaże, co się wydarzyło 1 marca. Przesłanie pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego z jego Grypsów do syna jest przesłaniem państwa przodków, tego pokolenia. Pokolenia wychowanego na II Rzeczpospolitej. Dlatego przypominamy i dlatego będziemy pamiętać. A tamta Polska zamieniona, ona obumrze, ona uschnie. Za nią nie ma żadnej tradycji. Wnuczęta aurory pójdą w niepamięć. A wierzę, że przesłanie pana pułkownika Cieplińskiego, na którego wszyscy czekamy, przesłanie, któremu wierne było to pokoleniu, będzie również kształtować nas, będziemy mu wierni i następne pokolenia. Dziękuję. Dziękuję, panie prezesie. Przed nami najważniejsza i najbardziej symboliczna część uroczystości, w trakcie której na ręce członków rodzin zostaną przekazane noty identyfikacyjne 22 ofiar totalitaryzmów. Bardzo proszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława Szarka, wraz z wiceprezesem, panem Krzysztofem Szwagrzykiem, o przekazanie stosownych not na ręce przedstawicieli rodzin. Proszę też o odczytanie biogramów ofiar pana Jacka Rozenka. Edward Bukowski, pseudonim Mruk, Gruby, Cichy. Urodził się 4 maja 1923 roku w miejscowości Biadaczka w powiecie lubartowskim. W okresie okupacji służył w oddziale specjalnym batalionów chłopskich Jana Flisiaka Chłopickiego, podporządkowanym od sierpnia 1944 roku Armii Krajowej. Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w strukturach Zrzeszenia WiN,
walcząc m.in. w oddziale kapitana Stanisława Łukasika Rysia, wchodzącym w skład zgrupowania dowodzonego przez majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę. 10 czerwca 1951 roku został otoczony we wsi Lipniak w powiecie lubelskim. Ciężko rannego w czasie walki poddano brutalnemu śledztwu. Został skazany na karę śmierci, którą wykonano 12 stycznia 1954 roku na zamku w Lublinie. Szczątki Edwarda Bukowskiego odnaleziono w październiku 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze stryjeczny wnuk, pan Jarosław Bukowski. Ignacy Długołęcki, pseudonim Jerzy. Urodził się 30 lipca 1928 roku w miejscowości Stara Wieś w powiecie ostrołęckim. W sierpniu 1947 roku wstąpił do oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Brał udział w akcjach zbrojnych na posterunki Milicji Obywatelskiej oraz wymierzonych przeciwko funkcjonariuszom UB. W lipcu 1948 roku w trakcie starcia z oddziałem wojska w okolicy wsi Jaciążek został postrzelony i aresztowany. Skazano go na karę śmierci, którą wykonano 5 marca 1949 roku w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Ignacego Długołęckiego zostały odnalezione w sierpniu 2012 roku w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostra pani Genowefa Szmalc. Zofia Ginter, pseudonim Baśka. Urodziła się 14 grudnia 1907 roku w Białymstoku. W okresie okupacji niemieckiej zaangażowała się w działalność konspiracyjną jako telegrafistka oraz łączniczka obszaru AK Białystok. Została zatrzymana przez żandarmerię niemiecką w lipcu 1942 roku we własnym mieszkaniu, które było jednym z lokali konspiracyjnych. Trafiła do więzienia w Białymstoku. Rozstrzelano ją 5 listopada 1942 roku wraz z 24 Polakami w odwecie za działania polskiego podziemia. Szczątki Zofii Ginter zostały odnalezione w maju 2014 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. Notę identyfikacyjną odbierze i przekaże rodzinie dyrektor oddziału IPN w Białymstoku, pan Piotr Kardela. Zygmunt Góralski, pseudonim Chmura. Urodził się 10 kwietnia 1930 roku w Żninie. Od kwietnia 1949 roku był strażnikiem w więzieniu w Wągrowcu. Jednocześnie w maju 1950 roku przystąpił do organizacji antykomunistycznej. Pierwszy pluton szturmowy AK Ziemi Wielkopolskiej, działającej na terenie Wągrowca i Chodzieży. W czerwcu 1950 roku umożliwił ucieczkę z więzienia dwóm osadzonym, między innymi za nielegalne posiadanie broni. Wspólnie zbiegli do lasu w okolicy Żnina, jednakże nie udało im się przyłączyć do oddziału partyzanckiego. Zygmunt Góralski został aresztowany 19 maja 1952 roku i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 marca 1953 roku w więzieniu w Poznaniu. Szczątki Zygmunta Góralskiego zostały odnalezione w lipcu 2017 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze brat, pan Wacław Góralski.
Stanisława Gwoździe i pseudonim Sława. Urodziła się 24 czerwca 1916 roku w Białymstoku. Po ukończeniu Państwowego Żeńskiego Gimnazjum imienia Anny Jabłonowskiej pracowała jako urzędniczka. Jej narzeczony, porucznik Franciszek Majewski, zginął w Katyniu. Sława zaangażowała się w działalność konspiracyjną, pełniąc funkcję łączniczki. Została zatrzymana przez żandarmerię niemiecką w lipcu 1942 roku i osadzona w więzieniu w Białymstoku, gdzie 5 listopada 1942 roku wraz z 24 Polakami została rozstrzelana w odwecie za działania polskiego podziemia. Szczątki Stanisławy Gwoździej zostały odnalezione w maju 2014 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostrzenica pani Anna Milewska-Romańska. Bronisław Klimczak, pseudonim Sokół. Urodził się 28 sierpnia 1913 roku w Rędzinach w powiecie częstochowskim. Do wybuchu wojny służył w wojsku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, a od listopada 1939 prowadził działalność konspiracyjną w Polskim Związku Wojskowym. Aresztowany przez gestapo, był więźniem obozów koncentracyjnych w Majdanku, Gross-Rosen oraz w Litomierzycach w Czechach. W maju 1945 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Słupsku. Od września do grudnia 1945 pełnił funkcję komendanta pierwszego posterunku Milicji Obywatelskiej. Został aresztowany w listopadzie 1949 roku pod zarzutem współpracy z wywiadem francuskim i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 12 grudnia 1950 roku w więzieniu w Kielcach. Szczątki Bronisława Klimczaka zostały odnalezione w listopadzie 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu Piaski w Kielcach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze bratanek, pan Jerzy Klimczak. Jan Kmiołek, pseudonim Wir Fala Mazurek. Urodził się 22 lutego 1919 roku w mieście Rząśnik w powiecie wyszkowskim. Jesienią 1941 roku wstąpił do ZWZ-AK w obwodzie Pułtusk. Po zakończeniu okupacji niemieckiej kontynuował działalność konspiracyjną w obwodzie Ostrów Mazowiecki Zrzeszenia WiN. A od 1948 roku w 15 okręgu NZW. Brał udział m.in. w akcji na więzienie w Pułtusku w listopadzie 1946 roku, w wyniku której uwolniono ponad 70 więźniów. W lipcu 1949 roku rozpoczął samodzielne dowodzenie oddziałem operującym na terenie północnego Mazowsza. W latach 1947-51 oddział Jana Kmiołka przeprowadził około 100 akcji zbrojnych. Został aresztowany 27 sierpnia 1951 roku w Katowicach i skazany na 28-krotną karę śmierci, którą wykonano 7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Jana Kmiołka zostały odnalezione w maju 2017 roku podczas prac prowadzonych przez IPN w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze bratanek, pan Jan Kmiołek. Stefan Komar. Urodził się 15 lipca 1904 roku w Radomiu. Podoficer Korpusu Ochrony Pogranicza pełnił służbę w jednostkach wchodzących w skład brygady KOP Wołyń. W 1939 roku dowodził strażnicą Pochost kompanii granicznej KOP Dołhinów. Po agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku strażnica została zaatakowana przez 14 Oddział Ochrony Pogranicza NKWD.
żołnierze, strażnicy podjęli walkę, w wyniku której poległ m.in. jej dowódca. Szczątki Stefana Komara zostały odnalezione w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN wspólnie z żołnierzami Samodzielnego Specjalistycznego Batalionu Sił Zbrojnych Białorusi w miejscowości Pochost na terenie Białorusi we wrześniu 2017 roku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze wnuczka pani Iwona Grzywalska. Franciszek Konior, pseudonim Rekin. Urodził się 30 marca 1926 roku w miejscowości Cięcina w powiecie żywieckim. W latach 1945-46 był żołnierzem Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamę, pseudonim Bartek, działającego na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Został zamordowany w wyniku operacji Lawina przeprowadzonej przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 roku. Szczątki Franciszka Kaniora zostały odnalezione w marcu 2016 roku podczas prac przeprowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa w województwie opolskim. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostra pani Cecylia Białożyt. Tadeusz Kowalczuk, pseudonim Marek. Urodził się 20 grudnia 1929 roku w Białymstoku. W 1951 roku wstąpił do podziemnej organizacji antykomunistycznej Krajowy Ośrodek Kraj, założonej w 1949 roku przez żołnierza AK Andrzeja Sobotę, pseudonim Zenon Tomaszewski. Należał do komórki katowickiej o kryptonimie Kalina. W czerwcu 1952 roku został aresztowany w Zabrzu i skazany na karę śmierci, którą wykonano 13 maja 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Tadeusza Kowalczuka zostały odnalezione w maju 2017 roku podczas prac przeprowadzonych przez IPN w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostra pani Janina Bronisława Kozak oraz siostrzeniec pan Antoni Kozak. Wanda Krawczyńska, pseudonim Kajtek. Urodziła się 29 sierpnia 1909 roku w Nowym Sączu. Pracowała jako urzędniczka poczty w Krakowie. W okresie okupacji była zaangażowana w działalność konspiracyjną w Białymstoku, wypełniając zadania łączniczki. Zatrzymana przez żandarmerię niemiecką w lipcu 1942 roku w mieszkaniu Zofii Ginter przy ulicy Augustowskiej, trafiła do więzienia w Białymstoku, gdzie 5 listopada 1942 roku została rozstrzelana w zbiorowej egzekucji w odwecie za działania polskiego podziemia. Szczątki Wandy Krawczyńskiej zostały odnalezione w maju 2014 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostra pani Ewa Orosz wraz z wnukiem Wojciechem Tokarskim. Józef Maślanka, pseudonim Borsuk, urodzony 6 października 1921 roku w Ciscu w powiecie żywieckim. Karol Maślanka, pseudonim Tygrys, urodzony 22 października 1923 roku w Ciscu w powiecie żywieckim. Obaj bracia byli w latach 1945-46 żołnierzami Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamę, pseudonim Bartek, działającego na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
Zostali zamordowani w wyniku operacji Lawina, przeprowadzonej przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 roku. Zniszczone w wyniku eksplozji szczątki jednego z braci zostały odnalezione w marcu 2016 roku w wyniku prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa w województwie opolskim. Na podstawie badań genetycznych nie można jednakże określić, do którego z braci Maślanków należą zidentyfikowane szczątki. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Piotr Drobny. Józef i Karol byli braćmi dziadka pana Piotra. Stanisław Michnowski. Urodził się 5 listopada 1900 roku niedaleko Irkucka. W 1924 roku wstąpił do lotnictwa Wojska Polskiego. Po wojnie obronnej przedostał się do Francji, gdzie w marcu 1940 roku objął funkcję dowódcy eskadry w 1. Dywizjonie Bombowym w Clermont-Ferrand. Po upadku Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 305. Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej. Wykonał 26 lotów bojowych nad Niemcy, Francję i Włochy. W dowód uznania został odznaczony orderem Virtuti Militari 5. klasy. W maju 1947 roku powrócił do kraju i rozpoczął służbę w oddziale 2. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1948 awansowany do stopnia podpułkownika. W listopadzie 1951 roku aresztowany i fałszywie oskarżony o spisek w wojsku. Skazany na karę śmierci, którą wykonano 7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Stanisława Michowskiego zostały odnalezione w maju 2017 roku podczas prac prowadzonych przez IPN w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze wnuczka pani Dorota Michowska-Gorysz. Stanisław Mierzwiński, pseudonim Michał. Urodził się 5 stycznia 1922 roku w Warszawie. Po wojnie obronnej 1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie AK. W czerwcu 1946 roku przedostał się do Berlina i wstąpił do dywizji generała Maczka. Od września 1946 roku pełnił także funkcje w strukturach rządu londyńskiego. W listopadzie 1947 roku wraz z Janem Kaimem wrócił do kraju, by odbudować struktury Stronnictwa Narodowego. Aresztowany 10 grudnia w Poznaniu i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 18 lutego 1949 roku w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Stanisława Mierzwińskiego zostały odnalezione w sierpniu 2012 roku podczas prac prowadzonych przez IPN w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Aleksandra Rudnicka. Lech Karol Neyman, pseudonim Butrym, Domarat, Wacław Górnicki. Urodził się 7 lutego 1908 roku w Poznaniu. W 1932 roku ukończył studia na Wydziale Prawno-Handlowym Uniwersytetu Poznańskiego. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, będąc kilkakrotnie ranny. W okresie okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną obozu narodowego, wstępując do grupy Szańca. Po utworzeniu NSZ zajmował się m.in. tworzeniem struktur terenowych w Małopolsce, na Śląsku i Pomorzu. Był autorem wielu publikacji konspiracyjnych oraz redaktorem pisma wydawanego przez NSZ Naród i Wojsko. Został aresztowany wraz ze Stanisławem Kasznicą, ostatnim komendantem NSZ,
15 lutego 1947 roku i skazany na karę śmierci, którą wykonano 12 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Lecha Neymana zostały odnalezione w lipcu 2012 roku przez IPN w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W 2009 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Maciej Neyman. Bolesław Ogrodnik. Urodził się 10 lutego 1906 roku w Białymstoku. Do wybuchu wojny pełnił służbę jako podoficer w 14. Dywizjonie Artylerii Konnej. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Od sierpnia 1941 roku włączył się w działalność konspiracyjną. 4 listopada 1942 roku został zatrzymany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Białymstoku, gdzie następnego dnia rozstrzelano go w zbiorowej egzekucji w odwecie za działania polskiego podziemia. Szczątki Bolesława Ogrodnika zostały odnalezione w maju 2014 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze wnuk, pan Wojciech Ogrodnik, wraz z synem Jerzym. Michał Pajestka, pseudonim Leszczyna. Urodził się 11 sierpnia 1925 roku w miejscowości Cisiec w powiecie żywieckim. W latach 1945-46 był żołnierzem Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamę, pseudonim Bartek, działającego na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Został zamordowany w wyniku operacji Lawina przeprowadzonej przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 roku. Zniszczone na skutek eksplozji szczątki Michała Pajestki zostały odnalezione w marcu 2016 roku podczas prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa w województwie opolskim. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze bratanica pani Maria Bednarz. Lech Reichel, pseudonim Wariat. Urodził się 9 marca 1929 roku we Włocławku. Żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego. Po ujawnieniu się służył w marynarce wojennej, następnie zatrudnił się na statku rybackim. We wrześniu 1951 roku podczas postoju w Kilonii nie powrócił na pokład i zgłosił się do ośrodka wywiadowczego polskich władz emigracyjnych w Barkhausen. W maju 1952 roku został przerzucony do Polski z misją wywiadowczą. Został aresztowany w czerwcu 1953 roku podczas ponownej próby przedostania się do Polski i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 4 marca 1954 roku w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Lecha Reichela zostały odnalezione w październiku 2016 roku w trakcie prac prowadzonych przez IPN w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze siostrzenica pani Romana Jarońska-Klimas. Franciszek Rotmański. Urodził się w 1898 roku w Krasnym Stawie. Przed wojną był właścicielem zakładów produkujących artykuły chemiczne gospodarstwa domowego. Był także autorem księgi adresowo-handlowej miasta Białegostoku w latach 1932-33. Na przełomie 1942 i 1943 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Białymstoku, gdzie zmarł wiosną 1943 roku na tyfus.
Jego szczątki zostały ekshumowane we wrześniu 2015 roku w trakcie prac realizowanych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze córka pani Halina Rotmańska-Kalińska. Stanisław Samiec, pseudonim Pasek. Urodził się 14 marca 1925 roku w Łykoszynie w powiecie tomaszowskim. W okresie okupacji należał do Armii Krajowej. Był współpracownikiem oddziału AK WIN Jana Leonowicza Burty, do którego dołączył jesienią 1946 roku, zagrożony aresztowaniem. W czasie amnestii 1947 roku nie ujawnił się. Po śmierci Burty służył w oddziale Jana Turzynieckiego Mogiłki, dowodząc jednym z patroli. 30 września 1952 roku został otoczony ze swoim pododdziałem przez grupę operacyjną UB-KBW. Sparaliżowany w wyniku postrzału został przewieziony do siedziby PUBP w Tomaszowie Lubelskim, a następnie na oddział szpitalny więzienia na zamku w Lublinie, gdzie leczony wyłącznie ambulatoryjnie zmarł w wyniku odniesionych ran 18 października 1952 roku. Szczątki Stanisława Samca zostały odnalezione w listopadzie 2017 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze brat pan Henryk Samelski. Franciszek Sinica. Urodził się 17 września 1902 roku na Łotwie. Przed wojną był urzędnikiem kolejowym oraz zaangażował się w działalność harcerską. W okresie okupacji należał do Harcerskiej Organizacji Niepodległościowej Wojskowej, Szarych Szeregów oraz ZWZ-AK. 22 października 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Białymstoku, gdzie 5 listopada 1942 roku rozstrzelano go w zbiorowej egzekucji w odwecie za działania polskiego podziemia. Szczątki Franciszka Sinicy zostały odnalezione w maju 2014 roku w trakcie prac ekshumacyjnych realizowanych przez IPN na terenie aresztu w Białymstoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze synowa pani Danuta Sinica. Stefania Zarzycka. Urodziła się 3 lutego 1919 roku w Janówku Czernikowskim w powiecie opatowskim. Wraz z mężem należała do najbardziej zaufanych współpracowników Zdzisława Brońskiego, Uskoka. W ich zabudowaniach wielokrotnie kwaterowali partyzanci, w tym m.in. major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. W nocy z 2 na 3 kwietnia 1949 roku gospodarstwo otoczyła grupa operacyjna UBMO-KBW. Przebywający tam Zdzisław Broński, Uskok, Stanisław Kuchciewicz, Wiktor i Edward Taraszkiewicz, Żelazny, zdołali uciec, jednak gospodarzy aresztowano. Stefania była w 8 miesiącu ciąży. Osadzona w więzieniu na zamku w Lublinie, przeszła ciężkie śledztwo. 29 maja 1949 roku na oddziale szpitalnym więzienia urodziła córkę Magdalenę. Zmarła 1,5 godziny po porodzie. Szczątki Stefanii Zarzyckiej zostały odnalezione w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w październiku 2017 roku na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze córka, pani Magdalena Zarzycka. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powstanie.
Proszę o zajęcie miejsca. O wystąpienie proszę przedstawiciela rodziny ofiar zidentyfikowanych w dniu dzisiejszym pana Piotra Tyrlika. Panie prezydencie, panie prezesie, szanowni państwo, w imieniu rodzin ofiar totalitaryzmu pragnę podziękować panu prezydentowi, panu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Wręczenie not identyfikacyjnych w Pałacu Prezydenckim w obecności tak znakomitych osobistości świadczy o wielkim zaangażowaniu pana prezydenta i najwyższych władz oraz instytucji państwowych w wyjaśnienie komunistycznych zbrodni. Panie prezydencie, niech mi będzie wolno, korzystając z tej doniosłej chwili, podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do wyjaśnienia tych potwornych zbrodni i doprowadzili do ekshumacji i identyfikacji ofiar totalitaryzmu. Szczególne podziękowania pragnę skierować pod adresem wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Krzysztofa Szwagrzyka i jego współpracowników, którzy niestrudzenie poszukują prawdy o tamtych trudnych czasach. Pan profesor, przemawiając do rodzin, powiedział: poszukiwanie szczątków naszych bohaterów to sprawa honoru, sprawa święta dla nas wszystkich. Zapewnił, że nie spocznie, nie odpuści, aż nie poznamy ostatecznej prawdy. Tymi słowami zyskał wielkie uznanie i zaufanie rodzin ofiar totalitaryzmu. Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas niezwykle ważne, gdyż dowiadujemy się, gdzie znajdują się miejsca straceń naszych bliskich, odnajdujemy ich imiona i nazwiska. Zabliźnione rany rodzin ponownie się otwierają. Wracają wspomnienia o tamtych trudnych czasach, o prześladowaniach, rewizjach, upokorzeniach, o nadziejach, że jednak gdzieś żyją, są, istnieją. W tych chwilach jedynie modlitwa może ukoić ból, ale przed nami kolejne trudne chwile związane z miejscem pochówku i uroczystościami pogrzebowymi. Ale dzisiaj, w tych niewątpliwie trudnych okolicznościach, wszyscy mamy poczucie wspólnoty narodowej. Pan prezydent, instytucje państwowe i my, rodziny ofiar totalitaryzmu, jesteśmy razem, wspieramy się w bólu i mamy jednoznaczne przesłanie, że naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o poległych bohaterach, aby ich idee wolnościowe już po wsze czasy były żywe wśród młodego pokolenia. Panie prezydencie, szanowni państwo, nasi ojcowie, dziadkowie, wujowie, bracia, siostry spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Oddali życie w walce o wolność. Są bohaterami. Koniecznym jest kontynuowanie poszukiwań kolejnych miejsc kaźni, śladów ich życia, ocalenie nazwisk i imion, postawienie krzyży i pomników, gdyż mają oni prawo do naszej pamięci, tak jak mają prawo do naszej modlitwy. W imieniu ofiar, w imieniu rodzin ofiar totalitaryzmu pragnę złożyć panu prezydentowi i Instytutowi Pamięci Narodowej słowa podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku. Bóg wam zapłać. Zapraszam teraz do obejrzenia filmowej prezentacji, na której zobaczymy obrazy z miejsc poszukiwań ofiar, których nazwiska przed momentem poznaliśmy.
Szanowni Państwo, na tym oficjalna część dzisiejszej uroczystości dobiega końca. Pragnę jeszcze poinformować, że wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania mogą złożyć podpisy w pamiątkowej księdze powstałej z okazji stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zainaugurowanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę podczas Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 roku. Księga będzie wyłożona tutaj w sali kolumnowej. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie.